Chodziło o to, żeby pana rozwalić psychicznie, No czy tak, jeżeli skompromitować? skompromitować, rozwalić psychicznie, panie redaktorze, jeżeli od 5 rano na paskach TVP aż do pierwszej czy drugiej w nocy czytał pan o sobie, że pan jest złodziejem, że pan zorganizował proceder wyłudzeń i że jest pan najgorszą osobą i powinien pan zniknąć z życia publicznego, bo jest pan niegodzien, żeby funkcjonować w polityce, no to człowiek nie może normalnie prowadzić kampanii krajowej, angażować się w pracę sztabu. Ja też kandydowałem do Senatu wtedy w okręgu jednomandatowym z Inowrocławia, który jest okręgiem granicznym i widziałem, że w pewnym momencie było zagrożenie, że przegram wybory do Senatu. Znaczy intensywność kłamstw publikowanych przez TVP była tak duża, to było 24 godziny na dobę, że groziła mi rzeczywiście wyeliminowanie z polityki, przegranie z wojewodą, który teraz też kandyduje, ale jak się okazuje, jego asystentka była w to wszystko zaangażowana.